Słuchaj, Nin, tutaj twój braciszek Semi. Kas powrócił i wlepiacie w siebie wzrok, tak jakby wokół zniknął świat. Czy przyjaciele robią to? Odpowiedź znasz. Słuchaj, Dean, opatrujesz kasa, więc wolę wyjść z pokoju, aby z uczuciami was zostawić sam na sam. Lecz pewnie znów nie zrobisz nic, bo nie masz jaj. Och, całujesz go czy nie? Och, napięcie zniszczy mnie. Och, całujesz go czy nie? Och, to tylko całus, Dean. No nie bądź ciotą, Dean. Słuchaj, Kaz, wiem, że wymęczył cię ten rok. Jednak czyściec i Naomi masz za sobą i znów wolny stałeś się. Na tyle wolny, aby z Deanem być, jeśli rozumiesz mnie. Słuchaj, Kas, pewnie w niebie nie wie nikt, jak to jest być zakochanym, a więc pozwól, że to ja wyjaśnię ci. To ból i szczęście, śmiech i gorzkie łzy, dlatego warto żyć. Och, kochasz go czyż nie? Och, przekonasz kiedyś się. Kochasz go czyż nie? Och, on potrzebuje cię. Zawsze wtedy, kiedy musisz iść, niepokój mu nie daje żyć. Ty nie wiesz, jak on chce, byś przy nim był. I słuchaj, mam już dosyć din. Wiem, że nie cierpisz babskich chwil, lecz krycie uczuć nie rozwiąże nic. Więcej niż głęboka więź, bo w końcu może wszystko znieść i tylko wy nie dostrzegacie jej, choć każdy wie. Więc Dean i Kas, po prostu wyjdę sobie stąd, żebyście mogli porozmawiać i przesunąć trochę mebli, kiedy Kas dostawcy pizzy będzie grać. W dodatku Dean dziecinkę swoją ma. Czy to nie robi z ciebie niańki, Dean? Okej, no wiem, mam wyjść. Och, to w końcu dzieje się. Och, powiedzieć Charlie chce. Och, to w końcu dzieje się. Będzie dany im choć raz szczęśliwy.